Jestem Scott Thompson. Witamy w Hannibal Postmortem. Uwielbiam grać w Hannibalu, ale Jimmy Price nie jest najważniejszym bohaterem serialu. Mam na to sposób. Zająłem gabinet Hannibala, żeby mieć więcej czasu antenowego i porozmawiać o serialu. W końcu po to tutaj jesteśmy. Dziś w Postmortem porozmawiamy z Aaronem Abramsem i Hetjen Park. Zapraszam. Są z nami Hetjen Park i Aaron Abrams z Wydziału Behawioralnego. Pewnie zastanawiacie się, co to jest. To ochrona przed pigułką gwałtu. Słyszałem plotki, że Nat wrzuca je innym bohaterom. Kto je rozpowiada? Ja. To świeża plotka. Mam ją podać dalej? Oni mogą to zrobić. Mieliśmy rozmawiać o Hannibalu. Gdy pracujemy w laboratorium, strasznie ściemniamy. Nieprawda, robię wszystko zgodnie z zasadami. Nie wiemy, co robimy. Nieprawda. Pamiętam naukę trzymania broni. Jak robiłeś to wcześniej? Jak Christy Love. Z zamachem. Facet, który mnie uczył, powiedział, żebym nie wywracał oczami, gdy celuję do przestępcy. Odparłem, jak chcesz. To jest twoja największa broń, nie pistolet. Co ci się najbardziej podoba w serialu? Broń. A tobie? Grzebanie w zwłokach. Serio? Tak. Lubisz siedzieć w kostnicy? To niepowtarzalna okazja, żeby dotykać statystów. Nie mogą się ruszać, a ja robię, co chcę. Porozmawiajmy o serialu. O tym, że umierasz. Zgadza się. Co czułaś, gdy się dowiedziałaś, że umrzesz? Wiedziałam, że tak będzie. Od początku? Od pierwszego spotkania z Brianem wiedziałam, że zginę. Cieszyłam się, że wystąpię w drugim sezonie, bo mieli mnie zabić w pierwszym. Miałeś zginąć, ale widzowie bardzo cię polubili. Musieliśmy zaczekać, aż polubią cię jeszcze bardziej, żeby było im naprawdę smutno. Nie mogę się doczekać waszej reakcji na moją śmierć. Lubimy się prywatnie i nasi bohaterowie byli sobie bliscy, więc trudno mi mówić o twojej śmierci. Rozpłaczesz się? Może przeprowadzisz szybką terapię? Naucz mnie radzić sobie z emocjami związanymi z jej śmiercią. Jak się czujesz? Więcej tekstu dla mnie. To był przełom. Jesteś świetny. Ty jesteś następny. Co mamy zrobić, żeby nie zginąć? Ten wywiad na pewno ci nie pomoże. Mogę zginąć, atakując moich gości. To wszystko na dziś. Moimi gośćmi byli Hetjen Park i Aaron Abrams. Do zobaczenia. Wersja polska na zlecenie telewizji AXN, SDI Media Polska, tekst Olaga i czytał Jan Wilkans.